Po prostu pani Janina taka była, że była dziennikarzem dociekliwym, z własnymi poglądami, z własnym spojrzeniem na świat. I nawet jeśli kogoś lubiła, no to jednak nie zawsze mu folgowała. Dociekała w wielu kwestii. I żądała. Zawsze, i żądała, tak. I to było zresztą bardzo miłe, bo jakoś oznaczało, że każde spotkanie było w jakimś stopniu przeżyciem. Mhm. Złomo pytał pana kiedyś tak, żeby pan zmienił zdanie? No, ja nie mam nigdy, ja nigdy nie miałem problemu z tym, że zmieniam, przyjmuję argumenty, więc na pewno parokrotnie się zdarzyło tak, że albo pytania pani Janiny Paradowskiej, albo jej argumenty wpłynęły na moje poglądy, przynajmniej jakoś niuansując. Na pewno tak. Nie przypominam sobie jakiejś zasadniczej zmiany na jakieś kwestie istotne, ale pewnie wynikało to trochę z tego, że właśnie pod względem poglądów, a także i sposoby ze względu na sposób oceniania i uprawiania polityki pewnie sporo nas łączyło. Co ona wniosła pana zdaniem do polskiej polityki, do polskiego dziennikarstwa, które jest okropne, to wszyscy wiemy, ale poza tym. No, chciałbym życzyć wszystkim młodszym dziennikarzom, aby jak najdłużej pozostawała istotnym punktem odniesienia w paru chyba istotnych kwestiach, między innymi w takiej wyraźnej niechęci do akceptowania jakiejkolwiek formy głupoty i powiedziałbym takiego populizmu politycznego, polegającego na łatwym schlebianiu czy używaniu argumentów, które mają niewiele wspólnego z logiką i z rozsądkiem i z odpowiedzialnością, a dużo z dosyć prostym pozyskiwaniem akceptacji ludzi o mniejszym poziomie wiedzy czy mniejszym krytycyzmie. To jedno. Dwa, wie pan, no, chciałbym jednak życzyć też zachowania tej ideowości, bo ona to jakoś potrafiła robić, to znaczy miała swoje bardzo wyraziste poglądy. Bardzo zdecydowane sądy. Bo się bardzo przejmowała. Szalenie, tak. Była cząstką współodpowiedzialności za Polskę demokratyczną i za polską normalność. Więc reagowała ostro na wszelkie przejawy taki populizmu wyzbytego rozsądku i odpowiedzialności. I to było, to się wszędzie, w każdym jej prawie zdaniu czuło, w tym takim specyficznym poczuciu humoru, dosyć sarkastycznym, z pełnym ironii, ale to były jej poglądy, jej postawy, ale jednocześnie konfrontowane z potrzebą unikania prymitywizacji poglądu na świat. Jak pan myśli, o czym by z panem dziś rozmawiała Janina Paradowska? No pewnie jednak o Brexicie, jego skutkach dla Polski, dla Europy. Może by pytała, jak to się dzieje ze społeczeństwami, że od czasu do czasu popełniają szaleństwa. A jak to się dzieje? No pewnie się dzieje między innymi tak, że ludzie mają naturalną skłonność do ulegania właśnie populizmom. I czasami w chwili, szczególnie kiedy rozsądni, wydawałoby się, albo umiarkowani politycy sięgają po metody rodem z magazynów jakby tych populizmu, no to dzieje się nieszczęście. Tak się stało w Wielkiej Brytanii, prawda? W imię pewnej rozgrywki wewnętrznej, chęci umocnienia własnej pozycji, no premier Wielkiej Brytanii rozpisał referendum, który był przekonany, że wygra. A przegrał razem z Wielką Brytanią, razem z Unią Europejską. I to jest początek. Znaczy głupio, że rozpisał, ale jeszcze głupiej, że doprowadził ludzi do takiego stanu, no, w którym podjęli taką decyzję. Tak, bo rozhuśtał te nastroje i wie pan, no to się zdarza w wielu krajach, także i w Polsce. No i gdzieś suma różnego rodzaju rozczarowań, jakichś nadziei się jest taki skrapla w takich właśnie decyzjach. Jest taki dowcip małżeński, jak mąż prosi żonę, żeby jak żona prosi męża, żeby podał jej sól.
A on mówi, ty stara wiedźmo, zmarnowałaś mi całe życie. Prawda? I tutaj trochę coś takiego się stało w tej Wielkiej Brytanii, że premier poprosił o potwierdzenie czegoś, co mu się wydawało kompletnie oczywiste. Grzecznościowa właściwie sytuacja, a odpowiedź była, zmarnowaliście nam całe życie. No pewnie tak, aczkolwiek nie wiem, czy każdy trochę co innego miał na myśli, mówiąc o tym całym życiu, bo co innego pewnie w poszczególnych częściach królestwa inaczej do tego podchodzono. Jedni mieli to całe życie, to były powiedzmy składki płacone do Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, a dla innych to byli przybysze, emigranci z Polski na przykład, prawda, którzy stali się niewątpliwie paliwem napędzającym niechęć do pozostania przez Brytyjczyków. A dla innych cięcia wydatków na uniwersytety, rzeczy, na komunikację plus publiczną, właśnie na nieuczciwe, szkoły. Plus nieuczciwe rozdawanie obietnic, deklaracji w rodzaju, że nie będziemy płacili na Unię Europejską, to te pieniądze przeznaczymy na służbę zdrowia, z czego się szybciutko po samym referendum wycofano. No, to przypomina żywcem niektóre łatwo rozdawane obietnice, chyba bez intencji ich spełnienia, także i w Polsce w okresie kampanii wyborczej, i to różnych zresztą kampanii wyborczych. Jest coś w populizmie takiego, że łatwo uwodzi ludzi, a ludzie, bo ludzie trochę chcą być uwodzeni. No tyle, że zawsze skutki takiego skutecznego uwiedzenia są dosyć smutne albo dramatyczne. Mhm. Jeśli nie na krótką metę, to zawsze na dłuższą. Janina Paradowska tym się różniła ode mnie, że nie broniłaby populistów, a ja będę bronił, bo myślę, że to są wilki, które zjadają zdegenerowaną politykę. Słabsze, kiedy w polityce jest słabo, to populiści biorą górę. Czyli myślę, że trzeba zawsze pytać, a dlaczego tak słabo w tej polityce? No ja się tutaj bym jednak solidaryzował z panią Janiną Paradowską, dlatego że niestety, ale populiści zwyciężają bardzo często wtedy, kiedy jest albo dobrze, albo kiedy się poprawia. Tak jak i rewolucje wybuchały nie wtedy, kiedy było najgorzej, właśnie tylko wtedy, kiedy się poprawiało. W Anglii dochody od 10 lat średni dochód nie ruszył się ani o, no ja wiem, to o milimetr, można czyli że powiedzieć, naprawdę spadł, mediana spadła, bo dochody najlepiej zarabiającego 1% wzrosły parokrotnie. Oczywiście można by powiedzieć, czyli że tak samo coś się stało. Brytyjczycy przeżywają głęboką frustrację po rozpadzie imperium kolonialnego, swoich utraty. W te bajki nie wierzę. Ja nie tylko wierzę, ale wiem, że tak jest, no bo wystarczy z nimi rozmawiać. Oni mają, cierpią z powodu utraty znaczenia. Utraty znaczenia, jakiejś przekonania, że jest się jednak pępkiem świata. Być jednym z 30 prawie krajów Unii Europejskiej to co innego niż być najważniejszym państwem na świecie przez dłuższy okres czasu. To, że dzisiaj do Brytyjczyków takich nie apeluje prezydent Stanów Zjednoczonych, no myślę, że dla jednych było sygnałem o dramatyzmie wyboru, przed którym stanęli, a dla wielu to był szok, no, że jednak obcy się wtrącają we wewnętrzne sprawy brytyjskie. To się kiedyś nie mogłoby zdarzyć w ogóle. Brytyjczycy należą do tak pojętej kategorii dumnych narodów i warto o tym pamiętać, że źródeł frustracji było bardzo wiele. Oczywiście i słabsze wyniki gospodarcze, ale i także i słabsza pozycja polityczna. Wyniki gospodarcze mają dobre, tylko ale nie przekładające się. Tylko niewiele na tym korzysta. No więc zgadza się. To chyba jest taki problem też w Ameryce. Nie tłumaczmy populistów, bo ale niech pan pomyśli, co by było, jakby nie było populistów. No świat byłby piękniejszy, a przynajmniej rozsądniejszy. Nie zmieniałby nigdy kierunku, nie byłoby korekty. Ona by... Od ilu lat nie było korekty żadnej w polityce? Oni wprowadzili korekty. One są oczywiście wprowadzane populistyczną metodą.
Wie pan, ja jestem znaczy, ja wiem, wychowany, pan ma uraz, bo ja jestem pan tutaj jest klasykiem populizmu. I, nie, to nie dlatego. Tylko ja jestem wychowany w przekonaniu, że polityka musi oznaczać zdolność do dźwigania odpowiedzialności. Że tyle władzy, ile odpowiedzialności. No tak, tyle jest odpowiedzialny doprowadzić społeczeństwo do głosowania na populistów. Populizm polega na tym, że się wygłasza sądy, które niszczą jakąś tkankę zaufania, poczucia pewności, spokoju, racjonalności systemu, w którym się funkcjonuje, nie dając nic w zamian, ale też nie biorąc nawet cząstki odpowiedzialności. Dlatego populizm, no, rozumiem, że on jest i tak jak powiedziałbym, nie wiem, no powiedział, choroby zakaźne też jakąś rolę w przyrodzie spełniają, no i pewnie populizm również. No tak. To się... I w tym sensie może jest niezbędne, ale czy lubimy, czy uznamy, że dżuma albo cholera jest czymś pozytywnym? Nie, jest czymś negatywnym, z czym trzeba się liczyć. No dobrze, a o czym jeszcze ja inna para doska by z panem rozmawiała dzisiaj, jak pan myśli? O sędziach? Pewnie których tak, prezydent bo ona nie chce oczywiście miała ogromną wrażliwość, ale i ogromną wiedzę. Jeśli chodzi o system prawa w Polsce. I takie przywiązanie do praworządności, tak, prawda? Tak. I wie pan, to co było zawsze mnie zastanawiało, ona była zawsze świetnie przygotowana do rozmowy. Widać, że wcześniej czytała, ale że oprócz tego miała po prostu tą wiedzę w głowie, właśnie związaną z zarówno z wymiarem sprawiedliwości, szeroko pojętym, jak i z systemem prawnym obowiązującym w Polsce. Więc jestem pewien, żeby była rozmowa dotycząca ujawniająca troskę pewnie i pani Janiny Paradowskiej i moją co do skutków no, ewidentnego coraz mocniejszego naciskania przez władzę wykonawczą na polski wymiar sprawiedliwości i coraz głębszego ingerowania także w kształt personalny tegoż wymiaru. No co jest rzeczą, co się zdarzało, ale zawsze się źle kończyło, bo tak było i w czasach PRL-u, że władza polityczna kształtowała personalny wymiar instytucji wymiaru sprawiedliwości w Polsce, no a potem oczekiwała rewanżu, to znaczy no, podporządkowania, nie uznania po to się racji robi politycznej, żeby tak, potem jest. Obcy nas sądzili. No, to jednak była władza rewolucyjna, teraz też mamy władzę rewolucyjną, więc ona musi... Janka rzeczywiście tutaj miałaby nie tylko to przeczytane, ale miałaby też za sobą kilka albo kilkanaście rozmów z osobami, które tym się profesjonalnie zajmują. Na pewno miałaby już za sobą rozmowę telefoniczną z sędzią Żurkiem wczoraj, na pewno z panem Safianem, na pewno z kilkoma innymi, z panem Colem, z wybitnymi prawnikami, miałaby wyrobiony pogląd na podstawie właśnie już mocy tej jej niezwykłej metody, która polegała na tym, że potrafiła spędzić pół dnia przy telefonie, tak, rozmawiając z kompetentnymi, do pana też pewnie jest nieraz. To, rzeczywiście mieliśmy, to było bardzo ciekawe, wie pan, bo szczególnie ja to odczuwałem w czasie rozmów tu z panią Janiną Paradowską, gdzie czuło się, że każde jej pytanie jest poparte wiedzą bardzo odświeżoną. I taką nie tylko teoretyczną, tylko po prostu gdzieś z jakimiś praktykami, właśnie pewnie w wyniku rozmowy albo lektury, no, budowała swoją wiedzę, z którą to wiedzą konfrontowała poglądy i wiedzę swojego rozmówcy. To nie były łatwe rozmowy, bo rozmówcą był dziennikarz świetnie przygotowany, z własnymi, zdecydowanymi poglądami radykalnymi, jeśli chodzi o rolę niezależności wymiaru sprawiedliwości w ogóle w trzeciej władzy, prawda, sądowniczej. I to były ciekawe jednocześnie rozmowy. Bronisław Komorowski. Były prezydent. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ja dziękuję i myślę, że nam rzeczywiście długo będzie brakowało takiej możliwości politykom konfrontacji własnych poglądów z twardą, nie zawsze bardzo sympatyczną oceną dziennikarską pani Janiny Paradowskiej, a pewnie słuchaczom będzie brakowało bardzo właśnie takiego przekonania, że mają do czynienia z dziennikarką o zdecydowanych poglądach, ale zdecydowanej niechęci do wszelkiej politycznej głupoty. Teraz informacje, a potem komentarze.